Cześć siemanko, z tej strony Storm Chasing Poland. Jesteśmy zaledwie kilka dni od wystąpienia ostatnich burz śnieżnych na terenie kraju, a w dniu dzisiejszym ponownie będzie istniała takowa możliwość. To za sprawą głębokiego niżu, który się obecnie znajduje nad Łotwą, a przez nasz kraj będzie przemieszał się chłodny front atmosferyczny, zaraz za którym będzie docierać do naszego kraju chłodna masa pochodzenia arktyczno-morskiego, która będzie cechować się pewną niestabilnością powietrza, która przyczyni się do możliwości rozwoju pojedynczych burz śnieżnych oraz licznych pasm konwekcyjnych. Doskonale widać to na skanach radarowych ze strony SAT-24, gdzie wyraźnie widzimy odchodzący już chłodny front atmosferyczny, zaraz za którym plasują się liczne rozpogodzenia, w których dzisiejsze warunki będą powstawać. To na pewno przyczyni się do dużo lepszej widoczności tych zjawisk niż to miało miejsce w ostatnim czasie. Tutaj widzimy, że obecnie na terenie kraju mamy do czynienia z dwoma strefami konwekcyjnymi, które przemieszczają się w dosyć szybkim tempie na południowy wschód. Nas najbardziej w tym momencie interesuje ta strefa, która się zbliża w kierunku województwa lubelskiego oraz mojego miejsca zamieszkania, także liczymy, że pojawiają się z niej jakieś wyładowania. No i co, niebawem wyruszamy w teren, bo ta strefa jest coraz bliżej, w przeciągu godziny powinna do mnie dojść. No i wyruszamy w teren i zobaczymy, czy uda nam się złapać dzisiaj jakąś burzę śnieżną. Formacja liniowa jest już coraz bliżej, także nie ma co dłużej czekać w domu i wyruszamy w pobliski teren. Ona idzie prosto na mnie, także nie będziemy nigdzie dalej jechać. Niestety nie są zarejestrowane z niej już żadne wyładowania, także będzie to jedynie taka pewnie śnieżyca konwekcyjna. Ale już teraz widzę, że bardzo ładnie się prezentuje na horyzoncie zachodnim. Co najważniejsze, w końcu mamy jakiś widok większy, nie ma niskiego zachmurzenia, także to jest najważniejsze. No i rozstawiamy się i czekamy, aż podejdzie bliżej. Tak to się obecnie prezentuje, że widzimy na zachodzie widnie, to się teraz zbliża. Idzie to bardziej od strony tej drogi. Także czekamy. Akcja już się do mnie zbliża. Zobaczcie, jakie potężne smugi opadowe tutaj są. O, jest ciemnica. Nie wiem, czy jakiś szelfik tutaj nie jest przypadkiem na czele tego. No, na pewno zaraz się dowiemy. Świetnie to wygląda. Ale sypie. Wow. Ale ekstra. Ładnie wieje. Tak jak krupa śnieżna pada. Niestety bez wyładowań. Powiem wam, że tak szybkiego przejścia, który konwekcyjny jeszcze nie widziałem w życiu chyba. 5 minut i dosłownie się skończyło. Cały czas coś tam pada. No to taki opad. Co ciekawe, w sąsiednim województwie były obserwowane opady śniegu, a nie krupa śnieżna. Jedynie grupa śnieżna z tego padała. Nadal sypie. Teraz obserwowane są coraz silniejsze opady śniegu, także trochę się zabieli na terenie województwa. Także tak wyglądało kolejne w tym roku przejście strefy konwekcyjnej na terenie Lubelszczyzny w rejonach Lubartowa. I miejmy nadzieję, że kolejne przyniosło więcej wyładowań. Jeszcze nam się nie udało w tym roku złapać ani jednego. Ale mamy dopiero styczeń. Wszystko tak naprawdę dopiero przed nami. No i czekamy na kolejne zjawiska. Ale sypie. Także czekamy na kolejne okazy do łowów i widzimy się w kolejnych materiałach.